Szczęść Boże funkcjonariuszom i żołnierzom, którzy służą Rzeczypospolitej, a nie dali się jeszcze przewerbować i nie realizują priorytetowo interesów obcych państw, obcych mocarstw. Dwa pytania, panie ministrze. Proszę mi na nie nie odpowiadać z tej mównicy. Proszę odpowiedzieć niejawnie, ponieważ mówimy tu o kwestiach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Czy ta ustawa przy okazji pięknego aktu zwiększania bezpieczeństwa wdów i sierot, oby nigdy nimi nie zostały, czy ta ustawa nie jest przypadkiem blankietem pod wysyłkę naszych żołnierzy i funkcjonariuszy na Ukrainę? I pytanie drugie, czy nie jest procedowanie tej ustawy motywowane rzucaniem papierów przez stare wojsko, często weteranów misji zagranicznych, ludzi najbardziej doświadczonych, którzy mają dosyć pańskiego i pańskich kolegów z rządu Zjednoczonej Urze Prawicy, zwierzchnictwa. Jeszcze raz w kancelarii tajnej zapoznam się chętnie z odpowiedziami. Dziękuję bardzo. Pan poseł.